Mariusz Serius Calling. Serius wnosi na wagę 91 kg 600 gramów. Czas, aby na scenie pojawił się jego przeciwnik. Marcin Polish Zombie Wrzosek! Osiemdziesiąt jeden kilogramów to jest waga Polish Zombie, a więc duża przewaga kilogramów, jeśli chodzi o Sariusa. Sarius też zdecydował się zdjąć koszulkę. Nie wstydzi się swojej sylwetki, zmienił swoje życie, powrócił na salę sportów walki. Także Sarius, czy jesteś zadowolony z tego, co udało się wypracować w trakcie tych przygotowań? Wiadomo, że efekt taki pełny, finalny będzie jutro, ale tak, jestem bardzo zadowolony. Nie ma co ukrywać, że przy takiej ilości kilogramów, czyli 16 kilo do ścięcia, no to pierwsza taka mała potyczka i bitwa czekała mnie dzisiaj rano właśnie, między innymi z tą wagą, bo zaczynając ze 108, to byłem raczej takim napompowanym gościem, śmiali się, że trochę jak ciasteczkowy potwór, ale udało się, jestem bardzo zadowolony, jednocześnie nie miałem jakichś problemów z jakimś, nie wiem, w ostatnich chwilach cięciem drastycznym czy coś, kosztem, nie wiem, kondycji, więc jestem póki co bardzo zadowolony, bardzo dobrze się trzymam i bardzo się cieszę. To było bardzo, chyba najlepsze śniadanie, jakie jadłem w życiu, dzisiejsze śniadanie, a jutro miejmy nadzieję, że będzie najlepsza kolacja, jaką jadłem. Dobrze będzie smakował knockout być może, albo wygrana z Polish Zombie, bo pewnie taki jest scenariusz. Jak ty w ogóle oceniasz Polish Zombiego? To jest dla ciebie wyzwanie, czy jednak ta forma, którą przygotowałeś, jest wystarczająca? Powiem wprost, że w jakiś sposób wszystko jest tutaj dla mnie wyzwaniem z racji tego, że debiutuję. Natomiast no, mam też głowę na karku i wiem też, na co się pisze i jakby moje założenie jest proste. Wyjść tam w jednym konkretnym celu, więc... Tak, no tyle. Na razie nie odczuwam tutaj jakiejś wielkiej, że tak powiem, presji czy aury, wiadomo, zawodowca i tak dalej, chociaż oczywiście się z tym liczę, ale no nastawienie jest jedno, nie? To na koniec, króciutko, co będzie atutem Sariusa w tym pojedynku? No na bank zasięg, nie? Jak nie trudno się domyślić, a poza tym to myślę, że raczej... Do tej próby przygotowywałem się bardzo długo, tak naprawdę może gdzieś podświadomie przez większość mojego życia, więc myślę, że raczej psycha wytrzyma. No i damy fajną bitkę. Długo czekaliśmy na ten debiut. Sarius, dziękujemy bardzo. Głos oddajemy Marcinowi Wrzoskowi. Skupienie na twojej twarzy. To jest... Maćku, tutaj nie potrzeba żadnych pytań. Dość pierdolenia. Jutro wychodzimy, bijemy się kurwa na śmierć i życie. Au! To kończymy. Face to face, Sarius Polish Zombie. Pożałujesz, że nie zostałeś w rapie. Jutro cię trafię. Ja ciebie też. Tak mocno trafię, jestem coraz bliżej. Wrócisz do disco polo. Jutro cię trafię. Kurwa, jak przegram, to ja idę do rapu. Przodem do publiczności śpiewająco zapowiada nam się ten pojedynek Sarius kontra Polish Zombie. To jest konfrontacja oczywiście na zasadach pięściarskich. Dziękujemy. Przed debiutem Sarius Polish Zombie powraca do organizacji Fame, a przed nami